Dzień dobry panu. Witam serdecznie, panie redaktorze, witam serdecznie państwa. Tomasz Gabor to sołtys, ale też i radny powiatowy z Opola. Proszę powiedzieć, ile osób przyłączyło się do namiotowego miasteczka w Czarnowąsach? W sobotę mieliśmy według szacunków około 1000 osób, w niedzielę przewinęło się grubo ponad 1500 osób do godziny 18. Ja później uciekłem do innych obowiązków, ale z tego co mi jest wiadomo, to było dużo więcej osób. A ci, którzy tam protestują, nie zostali przegonieni przez złą pogodę, zwłaszcza w nocy dzisiaj, burze i deszcze? No nie, nie, nie. Mieliśmy namioty oczywiście rozstawione, byliśmy logistycznie dobrze przygotowani. Nikogo nie podtopiło? No nie, nie, nikogo nie podtopiło, chociaż faktycznie grunt był mokry. Ale miasteczko, z tego co wiem, dzisiaj już się zamyka. Tak, dzisiaj o godzinie 12 jeszcze mamy panel naukowy, na który serdecznie państwa wszystkich zapraszam. Na tym panelu pojawi się były minister skarbu, pojawi się profesor z Politechniki Opolskiej, także serdecznie zapraszam. No, będzie taka zwykła rozmowa, pogadanka na temat przyszłości energetyki i możliwości rozwoju. Czy warto było zorganizować ten protest mimo obietnicy rozbudowy elektrowni Opole? Panie redaktorze, akcja społeczna, ruch społeczny urodził się oddolnie, urodził się praktycznie od samych mieszkańców i tutaj nieoceniona jest rola Tomasza Kwiatka i pana Bezego Bolka, który spieli to wszystko do, można powiedzieć, w jedną całość. Spotkaliśmy się z grupą roboczą, ustaliliśmy pewne priorytety i zadania wynikające z działalności tej naszej, którą podejmowaliśmy. Na spotkanie robocze pojawiło się od lewicy do prawicy wszyscy posłowie. Ustaliliśmy nasze zdanie, które chcieliśmy przekazać wojewodzie i które przekazaliśmy w piątek. No, sprawy poszły już tak daleko. Mieliśmy wszystkie zezwolenia, łącznie z blokowaniem dróg, że ciężko było nam się wycofać mimo obietnic rządu. No, rząd nie podjął decyzji, rząd wyraził tylko gotowość i my bacznie obserwujemy. No, no pojawił się problem z tak zwanym pikietą miasteczkową. Po prostu przerodziliśmy to w piknik informacyjny dla mieszkańców, po to, żeby zasygnalizować, że jesteśmy, że będziemy patrzyli, że będziemy walczyli. Jesteśmy ruchem społecznym, robiliśmy to z własnej inicjatywy, no i mamy nadzieję, że w końcu dojdzie do tej ostatecznej decyzji. Jak ja to porównuję, sygnalizacja świetna, mieliśmy czerwone światło, pojawiło się żółte światło, a my po prostu walczymy o światło zielone. Z tego co wiem, to odbyły się tylko dwie niewielkie blokady drogi, tak, w Czarnowąsach. No tak jest. No, mamy... Wczoraj nie było. Tak, wczoraj nie było, ze względu na to, żeby nie utrudniać ruchu pojazdów, a tak naprawdę zależało też nam na tym, żeby mieszkańcom tylko na początku pokazać i zainteresować media też przede wszystkim, bo no nie ma co ukrywać, ta nasza akcja poszła w świat i odbiła się jakimś tam echem. Cieszymy się, że posłowie zaraz po tym spotkaniu naszym roboczym lobbowali na rzecz, i tak jak wspomniałem, od lewicy do prawicy i prawdopodobnie premier też miał tą wiedzę, że pojawił się ruch społeczny i tak naprawdę to, mówię, nie jest to sukces ani jednego posła, drugiego, trzeciego, to jest sukces wszystkich mieszkańców, jeżeli faktycznie zapali się te zielone światło. Pewnie w miasteczku wielokrotnie rozmawialiście państwo na temat tej sytuacji, na tej zmienności decyzji. Raz jest na tak, potem na nie, trwa wyczekiwanie, potem jest decyzja na tak. Czy pana zdaniem ludzie ufają władzy? Wie pan, no, to jest różnie, w zależności od poglądów danego człowieka. Wydaje mi się, no jest pewien, no takie, są pewne obawy, które się zrodziły, bo przecież była decyzja na tak, później była decyzja na nie, w gminie zapanowała tak naprawdę wielka żałoba, tym bardziej, że elektrownia jest bardzo dobrym sąsiadem, jest mecenasem wydarzeń kulturalnych nie tylko w gminie, ale ponadlokalnie. Także i nie tylko my mieszkańcy gminy, ale mieszkańcy powiatu i województwa naprawdę mamy korzyści z PGE Elektrowni Opole. A z tego co słyszałem, to wiele osób zainwestowało już jakby w pensjonaty i bary. Jak zareagowali wtedy, kiedy decyzja była na nie? Rozumiem, że było zniechęcenie. Panie redaktorze, w moim sołectwie Brzezie, gdzie mieszka około 200-250 mieszkańców, pojawiło się 6 podmiotów gospodarczych szykujących się... 6 firm. Tak, 6 dużych firm. Zatrudniają dużo więcej osób, aniżeli wieś Brzezie ma mieszkańców. Powstała betoniarnia, która stricte uruchomiła się, wybudowała się po to, żeby zaspokoić potrzeby budowy elektrowni. Ale tak samo i lokalnie nasi mieszkańcy pobudowali pensjonaty. No przynajmniej powstał jeden duży pensjonacik. Kolega sąsiad wybudował 5 pokoi dwuosobowych z pełnym aneksem
szpitalem z pełnym zapleczem sanitarnym. Ile zainwestował? Ponad 300 tysięcy złotych. I przy racie kredytu 4 do 5 tysięcy, bo to się waha w zależności od kursu waluty, mówi, że nie jest w stanie utrzymać. Decyzja była na nie, więc stwierdził, że wyjeżdża za granicę, żeby po prostu mieć na tą ratę kredytu. I mamy takie marzenie i taką nadzieję, że ta decyzja jednak zapadnie i to nie tylko mieszkańcy mojego sołectwa, ale tak samo i całej gminy i całego powiatu, bo to jest i fryzjer, który się u nas otworzył, to jest zakład krawiecki, tak samo. Inwestycja, nowa inwestycja to także pieniądze dla gminy. Ile może wynosić podatek dla gminy rocznie? Według szacunków, jeśli powstanie, tak, według szacunków na paru konferencjach zasłyszałem, że około 20 milionów złotych gmina by się wzbogaciła. Gmina Dobrzeń Wielki. Tak, gmina Dobrzeń Wielki, ale to nie tylko gmina, bo to jest partycypacja w podatkach dochodowych mieszkańców mieszkających. To jest i dochód wyższy dla powiatu, ale tak samo dla województwa. A ile wynosi budżet w tej chwili Dobrzenia Wielkiego? Około 68-70 milionów. I na co te pieniądze ewentualnie mogły być przeznaczone? No, na poprawienie infrastruktury, ale tak proszę, również chciałbym zauważyć, że gmina bardzo dużo partycypuje w inwestycjach, w zadaniach na przykład powiatu i gmina wykłada swoje pieniądze. Tych inwestycji mogłoby być więcej. Partycypacja bogatej gminy Dobrzeń Wielki byłaby wtedy w zupełności większa. Zresztą należy też powiedzieć, że to samorządy już też poczyniły bardzo dużo działań. Samorząd miasta Opola wybudował, czy buduje obecnie na obwodnicy północnej węzeł, który ma usprawnić ruch. To gmina Dobrzeń Wielki wybudowała parę nowych dróg. Ma powstać nowa droga właśnie w Brzeziu, żeby usprawniła ruch do zakładów tych przemysłowych, o których wspomniałem. Także tych inwestycji było bardzo, bardzo dużo. Pan jest sołtysem od 11 lat, z tego co wiem. Tak, tak, już 11 lat. 10 lat jesteśmy w Unii Europejskiej. Jak się panu sołtysuje? Czy jest pan lokalnym politykiem? No poniekąd chyba tak, no bo no to jest pogodzenie interesów mieszkańców z interesem gminy. Nierzadko te zdania są rozbieżne i to trzeba pogodzić. No to czyli po prostu trzeba czasami jedną i drugą stronę pogodzić. Nie jest to łatwe, jest to ciężka praca, ale no mam naturę społecznikowską, lubię to, uwielbiam to i będę to robił dalej. A może lokalnym celebrytą? Pojawiają się takie opinie. No, wie pan, panie redaktorze, no tam, gdzie człowieka jest dużo, tam, gdzie człowieka jest pełno, no bo cokolwiek chcąc zrobić, to niestety trzeba wyjść z domu i pójść do ludzi. No to można powiedzieć, że spotkałem się z takimi opiniami. Czy ma pan większe ambicje? Panie redaktorze, na dzień dzisiejszy uwielbiam swoją gminę, chcę dla niej pracować, chcę dla swojego sołectwa poprawy warunków i na razie na tym zostaję. I tej wersji się będę po prostu trzymał. Ja będę jednak drążył ten temat, bo jak wypełnia pan zadania radnego powiatu? Bo wiem, że jest pan też radnym powiatu opolskiego. Co jest dla pana najtrudniejsze i nie do zrealizowania? No najtrudniejszą i taką piętą achillesową powiatu są drogi, bo mamy tych dróg sporo. Budżet powiatu to jest porównywalny z budżetem gminy, przy czym warto zauważyć, że powiat ma pod sobą 13 gmin. No jest to pięta achillesowa, te drogi i tutaj właśnie gmina Dobrzeń Wielki dokłada się. Samorządy ogólnie się dokładają, to nie tylko gmina Dobrzeń Wielki. Na ile oczywiście jest to możliwe w ramach ich możliwości finansowych. Także panie redaktorze, powiem, no powiat opolski 13 gmin. Potężna ilość zadań, potężna ilość pracy i tu się patrzy, nie mikro z położenia, z płaszczyzny gminy, tu się patrzy troszeczkę makro, bo to jest jednak 13 gmin i te interesy 13 gmin trzeba pogodzić. Teraz rozumiem, że wraca pan do miasteczka. Przypomnijmy, że dzisiaj o 12 jest debata na temat stanu. Debata naukowa, tak? Tak jest, tak jest. I serdecznie państwa zapraszam o godzinie 12. Oczywiście zapewniamy darmowe jedzenie, darmową kawę. Mimo tej pogody? Mimo tej pogody i powiem państwu, że jest przepyszna grochówka, przepyszny bigos. Dziękuję bardzo. Moim państwa gościem był Tomasz Gabor, sołtys wsi Brzezie. Dziękuję. Dziękuję bardzo.